Kochani widzowie, odnoszę wrażenie, że dzisiejszy odcinek tak całkowicie przypadkiem i niechcący za bardzo tematycznie blisko uderza do ostatnich wydarzeń. Jakikolwiek zbieg okoliczności jest okolicznością. No bo dzisiaj jest odcinek szkoły, co nie? I tam jest ta dziewczynka i ona ma zeszyt i tam pisze miłosne teksty? No swoim nauczycielu od francuskiego, nie, nie. Patris, cały mnie namiętnie i gorąco. Wow, ale lepsze jest to. Patris, chciałam cię pieścić do rana. Nie! Gdybym była starsza i nie była pana uczennicą, to umówiłby się pan ze mną? Aha, i to jest pierwszy wątek, a jeszcze jest drugi ziom. Tam z kolei jest mokry Johnny, nie? Jak? Powiesz, gadał? Nie. Powiesz, albo będzie jeszcze gorzej. Cała klasa się wzięła na chłopaka i będziemy źli nie na chłopaka, tylko na klasę. I to jest ciekawe. W ogóle to dzisiaj jest ciekawy odcinek. No to prawie zawsze jest tak, wy siumka i loczki, co? Jeszcze nie jest za późno. Jeszcze nie jest za późno, żebym zostawił suba na tym kanale. Naprawdę. Wiele lat, no przynajmniej 10. Jezus, za miesiąc jest 10 lat tego kanału. Nie dałeś suba, ale teraz może być ten moment, w którym to dasz. Słuchaj, napraw swoje błędy, zanim wybije 10 lat. To możesz się wtedy powiedzieć, że subskrybowałeś 10 lat. Potem już nie wiem, jaka jest logika w tym. Daj suba po prostu. Jestem zesperowany. Hekatulenka przegoniła Boruciaka, nie wiem, czemu mówiłem. Trochę wstydliwy temat dla mnie. W sumie jednak nie chcę o nim mówić. Jeszcze nie przerobiłem tego na terapii. Chodźcie do odcinka! Zbigniew Małek, wychowawca licealnej klasy 2D, zwołał zebranie rodziców. To jest chyba pierwszy raz, jak widzę w szkole rodziców, znaczy w szkole, tej prawdziwej, z TVN-u. Poprosiłem państwa, ponieważ uczniowie nasi zdemolowali salę, której spali w schronisku. Schronisko wyceniło szkody na 4000 zł. Ile? Pani, to się zaklepie, ja to z Maciusiem zrobię za 500. Niestety odpowiedzialność będzie zbiorowa. I proszę państwa o wpłacenie po 200 zł na szkody. Żarty chyba. Jakie Janusze wszyscy. Wszyscy 100% Januszu. No oczywiście mogą państwo odmówić, ale schronisko będzie swoich szkód jakby się domagać, tyle że już poprzez policję. Moja córka tego nie zrobiła. Jak już pani powiedziałem, młodzież nie chce wskazać winnego. Wszyscy tego na pewno nie robili. Zresztą mamy w klasie klasowych łobuzów Gienek Zielonka i Szczepan Kita, to pewnie oni. Pani do mojego syna pije, to się pani myli. Mój też tego nie zrobił. Róbcie ring z ławek! Rodzice dostali questa, żeby znaleźć winnego. Niestety ten quest będzie realizowany w szkole przez ich dzieci. 14-letnia Beata Kędzierska jest uczennicą klasy 2A gimnazjum. Dziewczyna jest zakochana w nauczycielu języka francuskiego. Nastolatka pisze o swojej miłości w zeszycie, którego pilnie strzeże. Tylko jej najlepsze przyjaciółki są we wszystko wtajemniczone. To dla nauczyciela Beata zapisała się na kółko francuskiego i chce wziąć udział w olimpiadzie. Nie, Boże, to się źle zestarzało, nie. A na kółku to tak widać, że no mówię wam. To fajnie, że się tam zapisałaś. Dokładnie takie tetetet. A żebyś wiedziała. Wam może się wydawać, że ten odcinek już był albo bardzo, bardzo podobny i to chyba było z nauczycielem od WF-u. Zwyrole ze szkoły bardzo lubią ten motyw, że jest uczennica na nauczyciel. Więc biorą przystojnych nauczycieli. I guess po to, żeby robić takie zestawienia, bo wtedy to nie jest tym nic nie tak dla nich. W sensie, gdyby to już było brzydkie, to wtedy tak, ale jak jest przystojny, to w sumie uzasadnione, co nie? Tam oprócz mnie są tylko dwie dziewczyny i to brzydkie jak noc. Idzie, spokojnie. Spokój. Cześć, Beata. Dzień dobry. Czekasz na kółko może? Tak. To idzie ze mną do klasy, mam kilka testów. Pewnie. Chodź. Na serio wyrywa. Cringe. No nieźle. To jest tak, zbliżasz się olimpiady, więc przygotowali ci kilka testów. To testy z zeszłych lat, ale schemat jest identyczny, to nie macie. Już zakonę jest awkward! Ale co, coś na twarz? Nie, słucham. Dobrze, to bierz te testy, zacznij robić, a jak skończysz, to daj znać. Kurwa! Twoje rodzice! Dzwoń też po tatę! I omówimy razem, dobra? Zrobię na jutro.
Ale jest dużo. Nie szkodzi. Uwielbiam francuski. No to fajny, cieszę się. No, to do zobaczenia. Dziękuję. Nienawidzę francuskiego. Je ne parle pas français. Je ne parle pas français. Je ne parle pas français. Kto nem se lewy. Kurczę, tak mnie wzięło, że naprawdę o niczym innym nie mogę myśleć, tylko o Patrisie. On jest taki przystojny, mądry, świetnie się ubiera, no i do tego Francuz. Wymieniasz teraz plusy czy minusy? Ojciec Pawła Świtka, ucznia licealnej 2 D, jest bardzo zdenerwowany. Chce dowiedzieć się od swojego syna, kto jest odpowiedzialny za chuligaństwo na wycieczce, bo nie zamierza ponosić kosztów naprawy zniszczeń. Ja nie wiem. Kto to zrobił? Szczepan Kita i Gienek Zielonka. Tato, gdzie idziesz? Do twojego wychowawcy. Wydaje mi się, że to ojcu powinno się zatrudniać do przesłuchiwania jakichś jeńców wojennych. Przychodzi ojciec i mówi: tak, kto to zrobił, bo zaraz kapsa dostanie. I od razu wszyscy mówią: tak, tak, obóz mamy tam. Wszystko jasne. To Kita i Zielonka. To oni są winni i tylko oni. No, no i to jest skandal. Mówiłam, mówiłam, ja nie życzę sobie, żeby ktoś pomawiał moje dziecko. My też tak nie bierze się do końca na poważnie człowieka, który mówi: ja sobie nie życzę! Nie wiem, jest coś tam takiego grażynkowego, co całkowicie podważa autorytet. Ja nie będę płacił za wandali. Mój syn powiedział, że to nie on. Przepraszam. A skąd pan to wie? Od mojego syna oczywiście. Syna masz kabla, tyle ci powiem. Spieprzaj pan. Ej, 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 dość panowie. To nie pańskiego syna oskarżają. Ale ja sobie nie życzę takich rozmów w szkole. Ja sobie nie życzę tego fragmentu dalej oglądać. Możemy iść dalej. Chodźcie, chodźcie dalej. Będą ciekawsze momenty na pewno w tym odcinku, niż gadanie w gabinecie nauczycielskim. Kółko języka francuskiego prowadzone przez Patrisa Nieckowskiego już się rozpoczęło. Na zajęciach jest Beata Kędzierska. Vous téléphonez à madame Dubois pour vous présenter et lui expliquer vos obligations. Inventez quelques questions qui vous seront utiles à la conversation téléphonique. Moi. Attends, essaye. Quels animaux avez-vous comme... Bravo, très bien. Schmato. Ce sont des chiens ou des chats? Très, très bien, très bien. Ensuite... Ah. Ah, bonjour, bonjour. Je vous présente Angelika Sova, elle va étudier avec nous. Non, tchèche, assieds-toi. Donc vous avez d'autres questions peut-être? Non, attendez. Co tu przylazłaś? A nie wolno? Ty masz tam tyle serc w tym zeszyciku. Zabojałaś się w kościu, czy co? To Angelika, zaraz ci powiem, na czym polegają nasze zajęcia. Przepraszam, ale jak ja mam się przygotować do olimpiady, jeśli pan będzie ją uczył wszystkiego od początku? Ta dziewczyna, która się do niej przysiadła, wygląda jak, Boże... Ta to takie katolickie p***nie sprzedaje. Jak ona miała? Już nie pamiętam. No, ale... Dawid, weź pomóż. O kogo mi chodzi? Przecież słyszałam na francuskim, ona nic nie umie. Jesteś bezczelna! Nawet przedstawić się nie umiesz. Co, może nie? Stuknij się w głowę, a nie na kółko przyłaś. Beata, du calme. Spokojnie. Chciałem tylko wytłumaczyć, na czym polegają nasze zajęcia. Ale olimpiada jest za niedługo. No ale słuchaj, dodatkowo się spotkamy raz w tygodniu, przerobimy cały materiał. Nie denerwuj się, doucement. Super. No, będzie dobrze. Tu cię rabia. Cieszę się, że uczniowie przychodzą na moje kółko. Najzdolniejszą uczennicą jest Beata. Za chwilę olimpiada z języka francuskiego i ona ma naprawdę sporo szansy, ale i z innych uczniów się cieszy. No, francuski to piękny język. Nie wiem, polski lepszy. Nie cierpię Angeliki. Tak się wdzięczy do Patrisa, że można się pożygać. Ale jedno stało się świetnie. Będę miała indywidualne lekcje z Patrisem. Nareszcie tylko ja i on, sami, w szkole, po południu. Już nie mogę się doczekać. Pan prokurator też. Beata cieszy się, bo będzie miała okazję przebywać sam na sam z nauczycielem, w którym się zakochała. Nie wie, że Angelika wykradła jej tajny zeszyt z miłosnymi zapiskami. Oddaj go! Znalezione, nie kradzione! Na pewno go nie zgubiłam, ukradłaś go! Dowodzisz mi to! Oddaj! Chcesz kasę czy co? Chciałam ci tylko powiedzieć, że go mam. Cześć! Ja sobie robisz? Po prostu mi go oddaj! Nadaj! Takie to jest takie źle sfabularyzowany moment w odcinku. Rankiem następnego dnia do szkoły przychodzą chłopcy, którzy zdemolowali schronisko podczas szkolnej wycieczki. Wściekli rodzice powiedzieli im, że kolega z klasy doniósł na nich. Szczepan i Gienek chcą się zemścić. Szczepan i Gienek jak Bolek i Lolek wyglądają. Dobra. Wszystko lepsze niż matematyka. Ładnie. Adrian.
cześć, cześć. Siemanko. Ty, ale powiem wam szczerze, takie mam przemyślenie w trakcie z dupy, że w sumie nawet takie przyjemne jest oglądanie tych czasów szkolnych. Widzicie, jak jesteście już w szkole, to macie taki, Boże, już chcę być dorosły, już nie chcę chodzić do tej szkoły. A jak jesteś już dorosły, to masz taki, Boże, ale bym chciał chodzić do szkoły, żeby to było całe moje zajęcie na głowie. Grindowanie w życiu i wyznaczanie sobie celi samemu jest takie męczące. Okazuje się nagle, że te wszystkie sprawdziany, jakaś tam presja kolegów, koleżanek w szkole, to było nic względem dorosłego życia i po prostu tak spoglądasz tutaj na tych ludzi i po prostu im chyba trochę zazdrościsz nawet tego, że są w szkole, TVN, to nawet nie jest prawdziwa szkoła, co ja gadam? Metaforycznie mówię oczywiście też. No, Sitek to kapuś i musi dostać nauczkę. Stań na czatach. Czemu kapuś? No bo zakablował swojemu staremu schronisku, a ten od razu poleciał z jezorem do Małka. No i oczywiście naszym starym też musiał powiedzieć debil jeden. Pilnuj. Spoko, spoko. Gnoju! Na łapę nocy! Nosicielu pieprzony! Stawcie mnie, kurde! Ła! Zapieprzasz do Małka, no, tak? I odszczekujesz to, co wykonałeś. Małek idzie! Małek idzie! Co tu się dzieje? Hej! To jest moderator całej dramy, on zawsze wszędzie jest, nie? Nauczyciel po prostu tam kampi. Paweł. Wszystko spoko. Chcę z tobą porozmawiać, chodź ze mną na korytarz. No sorry, jakby ojcowskie przesłuchanie było. To szybko mi mów, bo nie będzie grzęgowego. 14-letnia Beata Kędzierska przychodzi do szkoły. Dziewczyna nie spała całą noc, ponieważ boi się, że koleżanka, która złośliwie wykradła jej zeszyt z miłosnymi wyznaniami, wykorzysta to, żeby jej dokuczyć. Beata nie chce na to pozwolić. W ogóle to jest takie sztuczne, że dla fabuły ona nie odzyskała tego zeszytu, że żeby w ogóle ten wodek można było pchnąć do przodu, to ona musiała ukraść ten zeszyt i jej nie oddać, ale to jest takie nienaturalne, wszystko jest sztucznie zrobione i tak dupy, a... I do opisania. Cześć. Hej. Widziałaś Angelikę? Chyba jest w szatni. Takie to są NPC-ty, one zawsze tak samo stoją w tym samym miejscu. Codziennie to jest nowy dzień. Czemu wy dalej stoicie w tym samym miejscu, co wczoraj? Boże, nie, no to w końcu jak, bo nie wiem, czy mam tobie mówić, że tak, czy tobie, że nie. No nie wiem, nie mam pojęcia. Angela? Tak. Angela, oddaj mi zeszyt, dobrze? I w ogóle, sorry, nie będę już nic mówić o tym, czy znasz francuski, czy nie. To nie moja sprawa, sorry. No, fajnie. Oddaj mi zeszyt, dobrze? Nie ma tam nic ważnego, są jakieś bzdury i wygłupy. Akurat, cały wieczór czytałam. Nie miałaś prawa. No przecież bzdury i wygłupy? Czekaj, mam ulubiony fragment. Nie waż się. Bo co mi zrobisz? Co znaczy są ulubione fragmenty? Poczekaj, wredna baba. Wredna baba nie do lubienia. Patris, cały nienamiętnie i gorąco. Wow, ale lepszy jest to. Patris, chciałam cię pieścić do rana. Nie! Dlaczego? Byłem taki grzeczny w tym roku, kurwa. Oddaj! Nie! Zostaw! Oddaj mi zeszyt! Nie mam zamiaru! Oddaj to! Nie! Zostaw to! Zostaw! Oddaj mi zeszyt! Nie! Zostaw! Hej! Zostaw! Hej, Beata, czemu ty, co ty robisz? Czemu ty się na nią rzuciłaś? Ja... Proszę iść do pokoju nauczycielskiego. Ale ja... Teraz proszę! Czemu ona nie powie, że ta jej ukradła zeszyt? Przecież nikt nie będzie zaglądał tego zeszytu, niech po prostu to powie, to jest bez sensu! Usiądź sobie. Czy możesz mi teraz wytłumaczyć swoje zachowanie? No, po prostu Angelika zdenerwowała mnie i dlatego... Halo, słucham cię. Ale co się stało? No nie no, Beata zaatakowała swoją koleżankę z klasy na korytarzu. Naprawdę? To nie tak. A jak? No ale przecież Beata, ja cię znam, no coś niefajnego musiało się stać. Nie, nie, właściwie to nic. Przepraszam, nie powinnam była. Ale ty wiesz, że będę musiała wezwać twoich rodziców i o wszystkim powiadomić dyrektora, o całej bójce? Tak, wiem. Oj, dzieci, wracaj do klasy. Ona ma taki... O Jezu, najbardziej lubię, jak dzieci mówią nie, tylko nie do rodziców, a ta po prostu to przyjęła, zero zabawy. Jak ja mam kraść duszę dzieci, jak one nawet nie walczą o nią? O. No, niedobrze. Zrobiłam te testy. Tak, naprawdę? No ale było tego dużo, no jesteś niesamowita, no faktycznie. No jakoś się udało.
No, to w takim razie, jeżeli chcesz, to spotkamy się po twoich lekcjach, dobrze? Tak, no. Do zobaczenia. No, do zobaczenia. I to jest pupusia, jak ona się cieszy, ale ona jest dzieckiem. On jest dorosły, jak to jest spokojnie. Co ona się tak dziwnie zachowuje? No właściwie, nie wiem. Ale co zauważyłaś? Nie wiem. No. Nie, nic. Jak ona nie odda mi tego zeszytu, to ja nie wiem, co zrobię. Spalę się ze wstydu, jeśli Patryc go zobaczy. Beata jest kolejną uczennicą zakochaną w nauczycielu języka francuskiego. Kolejną? To jest jakaś epidemia? Wiem, że Patryc podoba się uczennicom, ale nie widzę w tym nic złego. Nastoletnie zauroczenie szybko minie, a znajomość języka pozostanie. Uważam za niefortunny tutaj zbiór słów akurat został użyty. Licealiści, którzy zdemolowali schronisko, są wściekli na Pawła Sitka, który wydał ich nauczycielowi. Chcą, żeby odwołał to, co powiedział. I co, kabelku? Odszczekałeś? Potwierdziłem. Co? To co słyszysz? Mój ojciec nie będzie za was płacił. Ja sobie robisz. Powiedziałem prawdę. Wykablowałeś. Wiesz, co się robi z kablami? Kable? Nie wiem. Podłączę się do kontaktu? Zapieprzasz do Małka i odszczekujesz wszystko. I mówię ci to po raz ostatni. Zrozumiałeś? Później już nie będzie tak miło. Wszyscy widzieli, że to wy byliście. Kto widział? Ej, klaso szanowna. Czy ktoś widział dwóch debili, którzy demolują schronisko? Ej, przecież wszyscy i tak wiedzą, że to wy, nie? To trochę nie fair, nie? Nie fair to jest donosić. Fakt. Zapraszam do klasy. Fakt. Tak mówi na konferencjach w MMA. Prawilność ponad prawo. Siemano. Do nas to najwyższy okaz odpowiedzialności obywatelskiej. Eugeniusz, do you want to tell us something? Co to jest? Nie wiem. Okej, go to the toilet, please. Please. Ej, ale zabieraj tą książkę, to wali! Chłopie, co ty... Skąd ty się wziąłeś w ogóle? Dobra, spokój. Wszyscy widzieli, jak Kita z Zielonką rozwalali tę salę, a teraz nikt się nie odezwie? Tylko się śmiać potrafią z tego paskudnego, ohydnego syfu. Bardzo śmieszny. Sitek ma wszystko upieprzone śmierdzącą mazią. Gienek i Szczepan zastraszają Pawła na różne sposoby. Z zemsty wlali mu do plecaka śmierdzący płyn. Uczeń jest załamany i wie, że nie może liczyć na nikogo z klasy. Nikt nie chce stanąć po jego stronie i wszyscy uważają go za donosiciela. Mimo to nie zamierza odwołać oskarżenia. Kumpluje się z nimi, sorry. Tak by wyglądał świat, gdyby dzieciaki brały do siebie wszystko, co mój fame ma. A nie, czekaj, chyba biorą. Powiem tu czynowej, że zaraz będziesz. Czemu nic nie powiecie? Kumpluje się z nimi, mówiłem ci już przecież. To nie jest moja kasa, tylko moich starych. Przecież na kumpli się nie donosi, a przez 200 nie zbiednieją. Na przykład nie uważam, że jeżeli ktoś ma podejść takie bardziej konserwatywne i opiekuje się, że tak powiem, swoim plemieniem i jednak zachowuje jakby jakieś sekrety ich powiązane dla siebie, to jest od razu złym człowiekiem. My wszyscy rodzimy się naturalnymi jakby egoistami i raczej najbardziej dbamy o swoje ognisko. No ale uważam, że są też granice, no i czasami ze swojego plemienia trzeba wydalić jakąś jednostkę na resocjalizację. Gimnazjalistka Beata Kędzierska nie rezygnuje z prób odzyskania zeszytu, w którym opisała swoją miłość do nauczyciela francuskiego. Wie, że jeśli złośliwa koleżanka pokaże go Patrisowi Nieckowskiemu, będzie skompromitowana. Przyszłaś przeprosić? Już to mówiłam, ale dobra. Nie będę się już więcej z ciebie śmiać. Poniosło mnie tak. Byłaś zazdrosna, nie? Patrz się do mnie uśmiechał, gadał ze mną, a ty na boku? Olimpijko pieprzona! Możemy już zamknąć ten temat? Bo ty tak chcesz! Zamknijmy go, kiedy ja będę chciała! Czyli musisz mi dopieprzyć, jak się da, tak? Dokładnie. Oddaj mi zeszyt. Nie mam zamiaru! Patrz, go dostanie jeszcze dzisiaj. Nie! Angela, błagam cię, nie możesz mu go dać. Proszę cię. Spieprzaj ode mnie! Błagam! Jak mi irytuje to, że ona tego zeszytu nie może wziąć. Nasza bohaterka poszła połączyć siły ze swoimi dwoma NPC-tami. O dziwo, teraz nie stały przy schodach. Eugeniusz i Szczepan, proszę wstańcie. Ale przecież to nie my. Ale to nie my, serio, niech się pan spyta. Ktoś to panu powiedział oprócz Sitka? Ja nie zamierzam z wami rozmawiać o tym, co kto mi powiedział, tylko o tym, co stało się w schronisku. Ale my nie wiemy, co się stało w schronisku, bo spaliśmy. A, wszyscy spali, a sala zniszczyła się sama, tak? No nie sama, ale może ktoś to zrobił i nas wrabia. Przecież to panu mówiliśmy. Ty się w ogóle słyszysz? Chcesz, bym w to uwierzył?
Ale przecież to nie myśmy zrobili, tak? Klasa, czy ktoś mi pomoże rozwiązać zagadkę samoniszczących się sal w schroniskach? Ja rozumiem, że nie chcecie się odzywać na forum, ale można ze mną porozmawiać na osobności. Ja nie namawiam do donosicielstwa, ale do uczciwości. Widzicie tą różnicę? Koszty naprawy schroniska są niemałe. Wiem, że to nie wasze pieniądze, tylko waszych rodziców, ale jeżeli chcecie, żeby płacili za wandali, to już wasza rzecz. Jesteście prawie dorośli i macie wolny wybór. Daję wam czas do końca dnia. Dziękuję, jesteście wolni. To już nie są dzieci. Zbigniew Małek kompletnie nie potrafi moderować tej całej dramy i dojść do konsensusu prawdy czy jakiekolwiek błędy w tej historii. I powiem wam, że może i ten odcinek jest ciekawy, ale tak, żeby dać dwa wątki, które są tak frustrujące w tym, że nie dochodzi do sprawiedliwości, to trzeba mieć talent, nie? Już najwyższy czas, żeby do pewnych rzeczy podchodzili dojrzale. Ja wierzę Pawłowi i wierzę, że znam winnych. Ale chciałbym, żeby ktoś z klasy miał na tyle odwagi, co Paweł, i to potwierdził. Czy się odważą? Nie wiem. Zobaczymy. Szczepan i Gienek chcą dać nauczkę Pawłowi. Nie zamierzają przyznać się do zniszczenia schroniska. Sądzą, że nikt inny z klasy nie będzie miał odwagi ich wydać. Kurde, Gierwizu, zostaw mnie! Poświęć się, klas, nie? Oni tam robią w ogóle. Ale beka. To jest ale śmieszne, znęcają się nad chłopcem, ale śmieszne, no kurde. Wysoce ustabilizowany społeczny humor. Ja, będziesz to? Gadał? Nie. Powiesz! Powiesz, albo będzie jeszcze gorzej. Zostawcie mnie, debile. Udało mu się uwolnić w bardzo kontrolowanych warunkach. Jesteście podłymi tchórzami! Nienawidzę was! Nienawidzę was wszystkich! Kurde, stary, ale... Zabiliby mnie na waszych oczach, a wy nie zrobilibyście nic! Tchórze pieprzeni! Wyluzuj! Wyluzuj, kurde! Przesadzasz! Zola, ma was nic gdzieś! Mam tego dość, mam tego dość! Czy cała klasa? Klasa, poczekajcie, porozmawiam za chwilę. Jest i nasz moderator, on się zawsze spawnuje, jak jest afera. Angelika Sowa, która wykradła koleżance zeszyt z miłosnymi wyznaniami, nie żartowała. Naprawdę zamierza przekazać pamiętnik Beaty nauczycielowi języka francuskiego. Chce w ten sposób dokuczyć dziewczynie. Cześć Angelika, co za święto? No wiesz, pomyślałyśmy, że może pogadamy, nie? A niby o czym? To jest zeszyt Beaty? Chcesz poczytać? Nie masz prawa! To nawet kopertę se znalazła! Kopertę ma przygotowaną! Oddaj, to nie masz prawa! Hej, Beata! Dziewczyny, ty... Znowu ty? Trzy na jedną? Zwariowałyście? O co chodzi? O to chodzi! To jest moja korespondencja do nauczyciela! Chodzi o kopertę, tak? Tak! To jest mój zeszyt. To jest moja korespondencja. Tajna. Nieprawda. Widziałyśmy, jak wkłada do środka zeszyt Beaty. Ty to adresowałaś, tak? Tak. No to możesz to otworzyć. Nie, to jest przesyłka do pana Patrisa i nie zamierzam jej otwierać. Aha, to w takim razie tylko pan Mieckowski będzie mógł rozstrzygnąć, kto tu mówi prawdę, a kto kłamie. I załatwimy to na następnej przerwie. Nie! I bardzo dobrze. Niestety to jest jedyne wyjście rozsądne. Do zobaczenia po kole nauczycielskim. Błagam panią. Powiedz mi... O co chodzi? Niech pani nie pozwoli panu Patrycowi widzieć coś w środku, błagam. Angelika kłamie, to jest mój zeszyt. Okej. Okay. W takim razie poproszę was obie do pokoju nauczycielskiego. No ale nie wiem, może on tego nie zobaczy. Mam nadzieję. Dziewczyny naprawdę przesadzają. To już druga bójka w tak krótkim czasie. I znowu chodzi o Patrisa Nieckowskiego. Alicja, kiedy cię dzwonią? Kiedy cię dzwonią? No jesteś zły, co? No tatę, musiał powiedzieć, żeby tylko nie wydać tych 200. Nie masz co być na niego zły. Teraz jesteś zdenerwowany. Ale pomyśl. Czy to jest w porządku, żeby dwóch chłopaków robiło co chce, a cała klasa... miała potem konsekwencje tego?
Czy oni się pytali o zgodę o to, żeby zniszczyć salę? Nie. Czy pytali się, czy za to zapłacisz? Nie. No właśnie. To jest egoistycznie, żeby robili co chcą, a potem cała klasa akceptowała to bez zastrzeżeń. Ale w sumie powiem wam, że całkiem fajnie ten odcinek opowiada o czymś takim, bo przynajmniej u mnie w szkole bywały takie gagatki, które mogły robić co chcą i tak naprawdę klasa nie wiadomo dlaczego ich kryła. Bo oni nawet nie byli jakoś super cool i lubiani, ale po prostu nikt nie chciał stawać na drodze, nikt nie chciał się podkładać, nie? I robić sobie z nich wrogów. I to wystarczyło, to było bardzo dziwne. Mieliście takie sytuacje w szkole? Pamiętajcie, że z wielką chęcią przeczytam je w komentarzach. Jeden z kolegów Pawła Sitka ma dość tego, co się dzieje i postanawia zareagować. Ma nadzieję, że więcej osób w klasie poprze go i prawda w końcu wyjdzie na jaw. Sitek niczego wielkiego nie zrobił, a może zrobił, bo jako jedyny z nas powiedział prawdę. Racja, no słuchajcie... Jeśli powiemy, jak to wyglądało naprawdę, no to my za to nic nie zapłacimy, tylko oni. No jestem za, ale to trzeba iść do Małka jak najszybciej, najlepiej teraz. Sitek u niego jest. I dobrze. Wiecie co? Straszne z nas świnie. Powinniśmy przeprosić. Dobra, wiecie co? Ja idę. Ja też. Społeczne poruszenie. Dobra, niech tych będzie, ja też idę. Pieprze, wszyscy chodźmy, no. Kosogłosy, idziemy! Klasa postanowiła powiedzieć nauczycielowi prawdę i stanąć po stronie gnębionego kolegi. O! Dzień dobry. To niespodzianka. Dzień dobry. Dzień dobry, prosimy, prosimy. Dzień dobry. Dzień dobry. Chcieliśmy powiedzieć całą klasą, że od początku wiedzieliśmy, że to kita z zielonką zniszczyli schronisko, no ale zwyczajnie się baliśmy tego powiedzieć. No i są teraz dwa koła na łeb, biedniejsi. Gienek Zielonka i Szczepan Kita nie wiedzą jeszcze, że klasa powiedziała nauczycielowi, co zrobili na wycieczce. Tam są. Makałej po makale. A, znowu cię rozwaliłem. Przepraszam, przepraszam. Panowie, przepraszam, że wam przeszkadzam. Przekażcie rodzicom, żeby jutro przynieśli 4000 zł do szkoły. Te pieniądze oczywiście zostaną przekazane do schroniska. A ja będę jeszcze z nimi rozmawiał na ten temat spokojnie. Ale co? Ale jak to? Chodzi? Niech pan się zapyta klasę, jak było, no przecież... Klasa? To przecież powiedzieliśmy, jak było. Co? Wszyscy. O, wy kable jedni. Same kable! Będzie potrzebny przedłużacz. Więc się przyznać nie umiecie. Ojeju. Dokładnie tak. Macie jeszcze jakieś wątpliwości? Pytam się, czy macie jeszcze jakieś wątpliwości? Nie. Paweł, chodź tutaj. No to jeszcze macie okazję przeprosić kolegę. No po co? Ale przecież my mu nic nie zrobiliśmy. A na pewno? Dajcie, że panowie spokój. No ile można kłamać? Odkupicie mu też plecak i wszystkie książki. Jeżeli chcecie, to ja to powiem waszym rodzicom. Nie no, nie trzeba, dobra. No, to sprawa załatwiona. Słuchajcie, mam nadzieję, że następnym razem zastanowicie się nad tym, co robicie. Miłego dnia, panowie. I siebie dumny, a on to wszystko poprowadził najgorzej na świecie. Najgorszy nauczyciel. Tymczasem w pokoju nauczycielskim są uczennice Beata Kędzierska i Angelika Sowa, które dzisiaj już dwa razy pobiły się o zeszyt z miłosnymi zapiskami Beaty. Alicja Stańko przekazuje kopertę z pamiętnikiem gimnazjalistki nauczycielowi języka francuskiego. Nastolatka jest załamana. O nie! O nie! Bad ending nas czeka! O nie! Weź to odłóż, k***a, spal! Pani profesor, proszę. Chris, mogę? Tak, Angelika ukradła mi zeszyt, a ja tam pisałam różne prywatne rzeczy. Pani profesor, błagam. Beata kłamie! Wścieka się, że przyszłam na kółko i wtrąca się we wszystko, co robię. Wtrąca się we wszystko, co robisz, to się wydarzyło raz. Podłoża całego tego konfliktu tych dziewczyn jest tak bardzo miałkie, ponieważ niesie za sobą bardzo duże konsekwencje za czyn, który był taki, no niemocny, no. Był bardzo lekki w objawach. Akurat w tym zeszycie opisałam, jak uczyłam się francuskiego i chciałam, żeby pan na to rzucił okiem. Mogę? No, lepiej, żeby też otworzyła rzeczywiście. Tam jest dużo o tym, jak się w panu zabujała. Beata, poczekaj. A ten ma takie kolejna. Poczekaj. Beata,
Beata. Przepraszam. No ale nie przepraszaj. Zdaj sobie sprawę, że jesteś za młoda, prawda? Jestem twoim nauczycielem. Że ktoś źle poprowadza ten wątek, jak on jest ch**owy. Twoje uczucie to twoja sprawa. Nikt nie może się z nich śmiać. Dziękuję. Jesteś moją najlepszą uczennicą. Zaraz mamy olimpiady. Nie możemy się załamać. Idziemy do przodu, dobra? To co? Omawiamy te testy dzisiaj? Omawiamy. Uśmiechnie się? Ale mi jest tak strasznie głupio. Ale oszalałaś, to są twoje uczucie. Nie są ani dobre, ani złe. Po prostu one są. Nie masz niczego się wstydzić. Sus. Tyle wam powiem, sus. To co? Uśmiechnij się? A gdybym była starsza i nie była pana uczennicą... Nie! Boże, Kyrie eleison, broń! To umówiłby się pan ze mną? No na pewno. Weź to ode mnie, k***a! Weź to ode mnie! Jakie zło, nie! Powiedział, że jakbym była starsza, to by się ze mną umówił. Poczekam do matury i wtedy go zaproszę. Będę już dorosła, no i nie będę jego uczennicą. Kocham go i będę na niego czekać. Weź to ode mnie! Ja tego już dalej nie komentuję! Weź to ode mnie! Dawid, możesz sobie tam rzucić resztę, ja już tego nie komentuję, tego nie oglądam. Ja jak będę robił poprawki, nie oglądam tego do końca. Nie. Ja, do widzenia. Słuchajcie, dobrze się składa. Mam lot za 3 godziny do Londynu. Więc dzięki pięknie za obejrzenie tego odcinka. Siemano. W sumie jak wy to oglądać, to już wróciłem, ale dzisiaj jest pierwszy i dzisiaj wyleciały na 2 tygodnie. Cześć!